Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj w dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat chronicznej infekcji płuc. Otóż w dużych miastach, czy to w Chinach, czy to w wielkich miastach europejskich, ludzie powoli dostają wiele chorób z płucami, z oddychaniem generalnie. Wynika to z tego, iż mikrocząsteczki pyłu, które są w atmosferze, są jakby stężenie jest coraz gęstsze i chcąc nie chcąc dana osoba wdycha te cząsteczki, mikrocząsteczki, które powodują jakby, że nasze płuca napełniają się substancjami, które są rakotwórcze i te substancje powodują wielokrotnie właśnie infekcje w płucach. I z tego względu nie czujemy się dobrze, nasz mózg nie jest dotleniony, ponieważ nie oddychamy w sposób właściwy, ani jakość powietrza, które wdychamy, tak naprawdę nie jest wysokiej jakości. Dlatego właśnie nie polecam zamieszkiwania dużych miast przy dymiących kominach, przy pracujących fabrykach na wysokich obrotach, ponieważ właśnie w tych miastach, drodzy kochani, możecie właśnie zapaść na chorobę płuc. Już bardzo współczuję tym osobom, które pracują pod ziemią, w pyle, są górnikami, tam naprawdę tego pyłu jest bardzo dużo, chociaż mimo wszystko są tam wentylacje robione i niestety osoba po jakimś okresie przepracowanym pod ziemią, no niestety już jest, jego płuca są niezbyt w dobrym stanie. Jak również osoby, które pracują w budownictwie, czyli przy cemencie, który się po prostu czasami tam rozpyli w powietrzu, muszą się nawdychać tego cementu. Ja, mój przyjaciel właśnie pracował w takiej firmie, gdzie odlewano specjalne kanały w Hiszpanii i ja powiem z doświadczenia, że naprawdę chłopak zapadł bardzo poważnie na płuca z tego względu, że nawdychał się tego cementu, nawdychał się bardzo dużo tych mikrocząsteczek. Także najlepiej jest po prostu mieszkać w miejscu, czy to gdzieś na wyspach, czy to w jakimś miejscu takim ustronnym, na boku, na wsi, gdzieś w górach, gdzie nie ma tych zadymionych wyziewów z fabryk, wyziewów z kominów, z jakichś elektrociepłowni, z jakichś fabryk, że jakieś po prostu nie są puszczane jakieś dymy. Ponieważ najważniejsze, drodzy kochani, jest wasze zdrowie. Wasze zdrowie jest ponad wszystkim. I właśnie na tym chcę się skupić, żeby spowodować, iż wielu z was zacznie myśleć o tym, w jakim środowisku żyje i tak naprawdę wasze środowisko, w którym żyjecie, nie jest zbyt sprzyjające waszemu samopoczuciu. Mówiłem w poprzednich programach również o licznikach prądu, jak również licznikach do wody, które tutaj właśnie w Hiszpanii, nie wiem czy w Polsce, są podłączone do Wi-Fi. Dodam, że stosowanie Wi-Fi jest bardzo szkodliwe i szkodliwie wpływa na mózg ludzki, i generalnie na samopoczucie danej osoby. Ponieważ przez Wi-Fi mogą być emitowane różnego rodzaju frekwencje, które oddziaływują na nasz mózg, drodzy kochani. I dzięki temu możemy być kontrolowani odpowiednimi frekwencjami, właśnie przez, które idą przez Wi-Fi. Wracając do chorób płuc. Ja też chciałem powiedzieć, że choroba płuc może też wyniknąć ze spożywania aspartamu i różnego rodzaju konserwantów. Mogą to być konserwanty zawarte w jedzeniu normalnego dnia. Po prostu jeżeli dana osoba spożywa produkty jakby już zapakowane w plastyk, które już są jakby półprzygotowane, jakieś pizze, które są w plastiku, czy ewentualnie jakieś produkty, które są w puszkach, no to wiadomo, że tam będą odpowiednie konserwanty, jak również guma do żucia, która jest z aspartamem, też będzie wpływać na jakość naszego oddychania, naszych płuc. Także nie polecam stosowania gum do żucia, które mają zawierają aspartam. Wielokrotnie piszę na nich: guma do żucia bez cukru. Otóż guma, która pisze właśnie w taki sposób, że nie ma cukru, to ona ma właśnie aspartam. Dlatego nie polecam stosowania ani soków, które są niby bez cukru, bo tu w Hiszpanii wielokrotnie się spotykamy z tym, że pisze na soku, że nie ma cukru, że jest bez cukru, a tak naprawdę ma aspartam, który jest coraz gorszy od cukru. To właśnie będzie wpływać na wasz system oddychania, powietrze, to co spożywacie,
też sytuacje, w których się znajdujecie, jeżeli to jest nerwowa sytuacja, jesteście jakaś nerwówka w domu czy w pracy, również to wpłynie negatywnie na wasz tryb oddychania. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma posiada Aronit, jest odpromiennikiem mineralnym, który jest bardzo zdrowy i polecam go serdecznie każdej osobie, jak również naszą podkładkę do wody, do harmonizowania struktur wody. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.